Oczywiście, no troszeczkę wyjątkowe, no bo grałem tam 2 lata. Na pewno to, co zawsze mi zostanie w pamięci, to sala, która jest specyficzna i jak dotąd nie potrafię na niej grać, bo no niestety te światła są źle skonstruowane na tej sali. Zawsze na zagrywce, bo na przyjęciu czasami piłka się zlewa z sufitem. Ale dobrze wspominam Będzin, no i mam nadzieję, że jako klub Warszawa wygramy z Będzinem i będziemy myśleć o następnych meczach. Ja zazwyczaj nie wchodzę w konflikt pod siatką, nawet między trenerem a sobą, to raczej trzymam się z daleka. Jestem osobą, która nie wzbudza żadnych konfliktów, więc raczej z chłodną głową trzeba podejść do tego meczu. Pewno dużo zawodników odeszło z poprzedniego sezonu. Chyba zostało tylko 3 albo 4, jak dobrze pamiętam. No ale zawodnicy tak naprawdę jak Faryna, który tworzy siłę w tak naprawdę tej drużyny i na pewno będzie dużo piłek do niego leciało podczas przyszłej ligi, więc można spokojnie pod niego taktykę ustawić, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że gładko wygramy z Będzinem, ponieważ walczymy o najwyższe cele. No, mamy założenie od prezesa, że oczekuje od nas medal. No, wiadomo, liga będzie bardzo wyrównana, bo jest bardzo dużo mocnych zespołów w tym roku. Zobaczymy też, jak zespoły będą się prezentować po tym dłuższym czasie wolnym, który. Bardziej tu chodzi o zawodników, jak będą zawodnicy się prezentować po dłuższym czasie wolnym. Ale sezon przygotowawczy, pewnie jak my, wszystkie zespoły zaczęły wcześniej. My zaczęliśmy na początku lipca, więc mieliśmy ten okres przygotowawczy troszeczkę dłuższy. Wiadomo, że liga też startuje troszeczkę wcześniej, obstawiam, ze względu na igrzyska, które się odbędą w przyszłym roku. Więc no zobaczymy, co czas pokaże. Czemu my jesteśmy faworytem? Wydaje mi się, że mamy najrówniejszy skład może nie ze wszystkich drużyn, ale na każdej pozycji jest zawodnik, który może dać coś zespołowi. Wydaje mi się, że no patrząc na przykład na atakujących Ziobrowski, Superlak i teraz jeszcze Jany, który do nas dołączył, Król, każdy zawodnik może dać coś do zespołu. Tak samo wydaje mi się przyjęć. Wiadomo, że no będziemy opierać grę na kwolku i na szalpuku w przyjęciu. Ale wydaje mi się, że też mogę sporo dać drużynie i tak samo jak Igor. Zawsze wydaje mi się, że trener może na nas liczyć i z ławki na pewno możemy wesprzeć chłopaków, jak będzie potrzeba. I have huge emotion because finally, after 6 months, we're coming back to competition, you know. And for us, it's really the normal life to play for the point, to play for something. And of course, I'm happy, prepared, and I hope that all will be good. But first of all, I want to say that it's really important to start really good this Plus Liga. Of course, with Benji, you never know what can happen because Coach Bednarok is every time really good prepared, and I am really confident that he can prepare good this team. For this reason, we are really serious prepared. We study them with a lot of attention, and I hope that all will be good. We have a long week behind us of work, and today I start to see the team play better and better, and I hope that Sunday they are perfect. Myślę, że emocje są bardziej ze względu na to, że jest to pierwszy mecz w sezonie po długiej przerwie, a to, że gram przeciwko zespołowi, w którym grałem w zeszłym roku, to nie robi mi większego znaczenia. Na pewno forma rośnie, bo im bliżej sezonu, tym było lepiej poza tą naszą jedną wpadką w Lublinie z Zawierciem, ale jestem dobrej myśli, bo widać poprawę w naszej grze w tym tygodniu. Na pewno w Będzinie trzeba grać mocno zagrywką, bo ta sala nie wybacza błędów w przyjęciu i kluczem do zwycięstwa tam jest na pewno mocna zagrywka.